Rywale pogubili punkty, no ale teraz on sam musi przyjechać co najmniej drugi za Hancockiem. Kask czerwony, Tomasz Golob, kask niebieski, Greg Hancock, kask żółty, Sławomir Drabik. Tomasz Golob czy... Greg Hancock. Sławek Drabik przez moment na trzecim, nawet drugim miejscu. Ale już szybciutko stracił znów ochotę do walki. Jeśli coś mogę zarzucać Drabikowi, to to, że jak chyba żaden z innych uczestników Grand Prix pasuje, traci ducha do walki wtedy, kiedy mu nie wychodzą pierwsze starty. Teraz mało nie wpadł na bandę. Greg Hancock, spokojna jazda. Tomasz Golob, drugi coraz bliżej. Ale Hancock już jest chyba myślami na najwyższym stopniu podium i złotym medalu, który dostanie. Ostatnie okrążenie. Tomasz Golob przy krawężniku. Może jeszcze wygrać z Hancockiem. Na pewno będzie Tomasz Golob w finale A. Tylko czy wygra z mistrzem świata? Jednak o pół koła lepszy Greg Hancock. Ostatni Sławomir Drabik i szalona radość w obozie amerykańskim, bo już nieważne, które miejsce w finale A zajmie Greg Hancock. On już jest mistrzem świata 1997. Pytanie. Tomaszem Golobem, Edward Jancarz w 68 roku, Antoni Woryna w 70, Zenon Plech w 73, Srebrne, Paweł Waloszek w 70 i Zenon Plech w 79. No i wreszcie jeden, jedyny złoty medal Polaków w indywidualnych mistrzostwach świata w 73 roku w Chorzowie, Jerzy Szczakiem. A teraz po 18 latach wreszcie Polak ma medal indywidualny. Tomasz Golob był już mistrzem świata w drużynie. Dwa srebrne medale w drużynie. No ale ten liczy się jakżeż bardzo. Bardzo dobry rok polskich zawodników. Srebrny medal w indywidualnych mistrzostwach świata juniorów Rafała Dobruckiego. Srebrny medal w drużynowych mistrzostwach świata. I wreszcie brązowy medal w indywidualnych zmaganiach w tej najpopularniejszej w Polsce, tak chyba można powiedzieć, sądząc po liczbie kibiców na stadionach, dyscyplinę. Srebrny medal dla ubiegłorocznego mistrza świata Billego Hamila. A złoty medal dla Grega Hancocka. Hancock, Hamil, Golob, Richardson, piąty, Mark Loram, szósty, Brian Andersen, siódmy, multimedalista Hans Nielsen, ósmy, Szwed, Jimmy Nielsen. Ci na pewno w przyszłym roku pojadą w Grand Prix. A Anglik Lewis, Australijczyk Adams, Polacy Drabik i Protasiewicz, Szwedzi Carlson i Gustafsson oraz Anglik Smith będą jeszcze 5 października w Wiener Neustadt walczyć o prawo startu za rok w Grand Prix. Drabik zakończył tę edycję na 11 miejscu 38 punktami, Protasiewicz na 13 z dorobkiem 31 oczek. Brązowy medal Tomasza Goloba. Zwojens żegna Państwa w imieniu kibiców, bo przecież obserwuje to ze studia w Warszawie Andrzej Mielczarek. Piękna noc dla polskiego żużla. Do zobaczenia.